Ja mam na imię Monika Nawrot i chciałabym Wam coś opowiedzieć o MapReduce, czyli takim frameworku i modelu programowania, który pozwala sobie radzić z przetwarzaniem dużych ilości danych. To jest krótka agenda. Zaczniemy od tego tematu, który najczęściej jest poruszany na siłowni, czyli od motywacji. Później przejdziemy do omówienia tego, czym jest MapReduce. Następnie powiemy o Flume czy Flume Java, czyli takiej bibliotece nadbudowanej nad MapReduce, która pozwala na pisanie przepływów danych w Javie. Przejdziemy następnie do podsumowania i na końcu będzie czas na pytania, ale też jeżeli ktoś w trakcie prezentacji miałby jakieś pytanie, to jak najbardziej proszę się zgłaszać. Organizatorzy zapewniają też kubeczki i wejściówki na spoinę dla najbardziej aktywnych, także zachęcam do zadawania pytań. Więc cóż, najpierw motywacja. Tutaj przedstawimy pokrótce takie podstawowe jakby problemy, które są rozwiązywane przy użyciu MapReduce i wymyślimy taki jeden problem, którego już będziemy się trzymać i na którego podstawie będziemy mówić o tym, czym jest MapReduce i jak się rozwiązuje różne problemy przy pomocy tego frameworku. Więc wiadomo, że żyjemy w takim świecie startupów, czyli mamy jakieś proste, genialne pomysły, które w ciągu krótkiego czasu możemy przebić na milionowe biznesy, więc pomyślmy, że mamy taki pomysł meta sklepu, czyli sklepu sklepów, coś takiego jak Amazon, który funkcjonuje gdzieś tam na świecie, ale powiedzmy, że polski rynek jeszcze jest trochę taki dziewiczy i chcielibyśmy stworzyć własny sklep sklepów. No więc cóż, zaczynamy skromnie, to znaczy mamy jednego programistę, mamy jedną maszynę, mamy trochę wiedzy i zapału, programujemy miesiąc, drugi, no i relisujemy, znowu programujemy, relisujemy i tak to trwa chwilę, aż w końcu dochodzimy do naprawdę dużej skali. Nasz metasklep okazał się mega sukcesem, nasz program jest uruchomiony na całych centrach danych, gdzieś rozsianych po świecie. Operujemy na setkach czy tysiącach zapytań na sekundę. No, jeżeli już jesteśmy przy tej skali, to prawdopodobnie już nie zajmujemy się programowaniem. Możemy sobie spokojnie gdzieś tam leżeć na plaży, pić drinka i nie przejmować się zupełnie tym, co się dzieje z naszym biznesem. Wszystko kręci się samo, jest wspaniale. No ale tak naprawdę ile można? Ile można leżeć na tej plaży? No jednak strasznie nudy, więc po jakimś czasie wracamy do programowania, odnajdujemy naszą klawiaturę, która gdzieś tam była rzucona i zaczynamy myśleć nad nowym, fantastycznym pomysłem. Jeżeli tak, to powstaje pytanie, co sprawiło, że ten nasz metasklep okazał się strzałem w dziesiątkę, że to było to. Więc taką podstawową informacją, jaką chcielibyśmy mieć, jest to, jak użytkownicy, jak nasi klienci używają naszego sklepu, co oni kupują w tym naszym sklepie najczęściej. Czyli innymi słowy, będziemy chcieli wiedzieć, co sprzedaje się najlepiej, co oni wpisują w to okienko zapytania na naszej stronie, żeby dowiedzieć się, czy co my możemy im zaoferować. No więc, jak już mam tą klawiaturę, to jesteśmy całkiem niedaleko od odpowiedzi. To znaczy trzy komendy i w zasadzie będziemy wiedzieli, o co chodzi. Mamy jakieś logi, w których znajdują się informacje dotyczące naszego zapytania, więc zrobimy po prostu grepa, wyodrębnimy sobie te linijki, te zapytania, posortujemy, zliczymy za pomocą unique, no i w zasadzie odpowiedź nasuwa się sama. Ale jest pytanie, czy to zadziała. Gdyby nasz sklep był niewielkim sklepem operującym na kilku sprzedażach dziennie, no to oczywiście pewnie nie byłoby problemów. Ale przy tej skali, o której mówimy, problem jest bardzo duży. Pojawia się cały szereg problemów, które sprawiają, że takie zapytanie no, nie ma racji się skończyć w rozsądnym czasie. Po pierwsze, na pewno zabraknie nam pamięci. Pamięć RAM zgromadzona na jednej maszynie no jest dość ograniczona, nawet jeżeli będziemy serializować do dysku, no to nadal trochę mało. Tak naprawdę potrzebujemy no, przynajmniej klastra maszyn z dostępem do dość szybkiej i dużej ilości pamięci. Innym ograniczeniem będzie procesor. To może nie jest takie oczywiste, ale
problemy mają różną naturę. Przy niektórych naprawdę musimy dość dużo przetwarzać i chcielibyśmy, żeby ten wynik był, chcielibyśmy uzyskać wynik w rozsądnym czasie. Tutaj dobrym przykładem byłoby na przykład prognozowanie pogody. Jak wiemy, jeżeli chcielibyśmy wykonać takie przetwarzanie i żeby obliczyć pogodę na jutro, to jesteśmy to w stanie zrobić na jakiejś pojedynczej maszynie, która stoi gdzieś tam na biurku w naszych domach. Jeżeli chcielibyśmy przewidzieć pogodę na za dwa dni, no to już potrzebujemy całkiem solidnych klastrów maszyn i dopiero uruchomienie na takim klastrze pozwoli nam przewidzieć na pogodę na za dwa dni. No za trzy dni to już jest w zasadzie niemożliwe. Czyli procesor jest tym sporym ograniczeniem i tym zasobem, który też chcielibyśmy mieć w nieco większej ilości niż na pojedynczej maszynie. Dalej, coś się może stać z dyskiem. W czasie trwania naszych obliczeń dysk, na którym znajdują się dane, a może na którym przechowujemy dane pośrednie, może ulec awarii. Może to być awaria tymczasowa, może to być awaria przejściowa, no ale to jest znowu problem, z którym musimy sobie poradzić, wykonując przetwarzanie na wielu maszynach w środowisku rozproszonym. Coś może być nie tak z siecią. No i tu znowu problem może być przejściowy, może być problemem trwałym, może wymagać rekonfiguracji sieci. Wreszcie sieć jest często zasobem współdzielonym i być może jakieś inne procesy w tym samym czasie będą chciały korzystać z sieci. No, więc wszystkie te problemy mogą być wyrażone w takim problemie, że w ogóle maszyna jest niedostępna. No, architektury są różne. Możemy mieć architektury typu SAN, typu DAS, gdzie mamy po prostu pamięć gdzieś tam oddzielnie od procesora, ale jednak najczęściej ten procesor, pamięć, wszystko będzie na jednej jakiejś low-costowej maszynie. No i znowu, jeżeli jakaś maszyna w klastrze ulegnie awarii, musimy sobie jakoś z tym problemem poradzić. Czyli mamy całe gro problemów związanych ze środowiskiem. Dalej, mamy też problemy związane z samym przetwarzaniem. Na przykład nie wszystkie dane są w formacie, którego się spodziewamy. Na przykład jakaś wartość ma wartość 0, chociaż nie powinna. Być może jakaś wartość jest spoza zakresu, z którego się spodziewamy. Czyli te dane, mimo że bardzo się staramy, żeby one miały prawidłowy format, no, mogą być w jakiś sposób zaburzone. Analogicznie, chociaż bardzo się staramy, żeby nasze programy były bezbłędne, no niestety tak to nie wychodzi, no i mamy pewne błędy. Może się nam zdarzyć gdzieś dzielenie przez zero, może w jakimś bardzo krytycznym sytuacji możemy wyjść gdzieś poza zasięg. No, coś się może zdarzyć, że to nasze obliczenie nie pójdzie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I niekoniecznie byśmy chcieli, żeby nasz program automatycznie przerywał swoje działanie w takiej sytuacji. Problemy przy dużej skali zazwyczaj mają taki charakter statystyczny. Oznacza to, że jeżeli coś idzie nie tak z jakimiś pojedynczymi jednostkami danych, to nie chcielibyśmy, żeby ten nasz program, który wykonuje się już 6 godzin, był programem, który nie zakończy się pomyślnie. Dalej, jeżeli mówimy o przetwarzaniu z dużą ilością wątków, z dużą ilością procesów, mamy szereg problemów związanych z synchronizacją zarówno dostępu do danych, jak i z synchronizacją samych zadań. To znaczy, chcielibyśmy jakoś serializować dostęp do danych, musimy zastosować muteksy, monitory, jakieś inne prymitywy związane z zarządzaniem współbieżnością. Jeżeli tak, to zazwyczaj pojawia się problem tego, czy ten nasz program rzeczywiście jest poprawny. Jeżeli ktokolwiek napisał jakiś program, który rzeczywiście był wysoce współbieżny, zdaje sobie sprawę, ile nieprzespanych nocy to kosztuje i tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy na pewno, czy nie istnieje sytuacja, w której będziemy mieli do czynienia z na przykład deadlockiem. Jeżeli już mówimy o deadlockach, to możemy oczywiście stosować szereg polityk w celu
ich zapobiegania, rozwiązywania, ale też możemy dojść do sytuacji, kiedy trochę przedobrzymy i nasz program po prostu nie będzie optymalnie wykorzystywał wszystkich zasobów. Tak naprawdę możemy się spodziewać jakichś problemów związanych na przykład z integracją z zewnętrznym serwisem. Co jeżeli na przykład zewnętrzny serwis, do którego się odnosimy przez jakiś czas bądź trwale, będzie nam nie odpowiadał bądź to odpowiadał, będzie rzucał jakieś wyjątki, może się zdenerwuje, że zasypujemy go całą masą zapytań. No, tak naprawdę w tym momencie mamy do czynienia z całą gamą problemów. I niekoniecznie za każdym razem, kiedy ten problem się pojawi, chcielibyśmy po pierwsze przerwać obliczenia, a po drugie nie chcielibyśmy, żeby ten problem doprowadził do zakończenia naszego przetwarzania. I jakąś odpowiedzią na to jest MapReduce. MapReduce, czyli framework i model programowania, który umożliwia pisanie przepływów danych w sposób, który zapewnia całkowitą abstrakcję od tego, co się dzieje pod spodem. I jednym słowem rozwiązuje wszystkie te problemy, które zostały przeze mnie wspomniane, ale też dużo więcej. Więc tak, po pierwsze MapReduce to framework. Framework, który zapewnia całkowitą abstrakcję zrównoleglenia obliczeń i dystrybucji danych. I co to oznacza? Otóż pisanie programów na pojedynczą maszynę niczym nie różni się od pisania programów na dziesiątkach, na setkach maszyn. I to jest chyba największa zaleta MapReduce, że całkowicie stanowi całkowitą abstrakcję od wszystkiego tego, co jest związane z wykonywaniem programu w środowisku rozproszonym. Pod spodem wykorzystywane są klastry i rozproszony system plików, czyli są to takie low-costowe maszyny, które według uznania możemy dokładać lub podejmować, czyli skalujemy horyzontalnie, a nie wertykalnie. Framework zapewnia też obsługę błędów środowiska, błędów oprogramowania, czyli na przykład mamy jakiś źle sformatowany rekord, który powoduje błąd w naszych obliczeniach, wówczas po prostu omijamy przetwarzanie takiego rekordu, a kontynuujemy dalej przetwarzanie całego algorytmu. No i wreszcie MapReduce to też narzędzia monitoringu, które pozwalają na bieżąco śledzić wykonanie programu, podglądać logi, zobaczyć, jakie maszyny są zaangażowane w wykonanie naszego programu i wreszcie zobaczyć, w której fazie aktualnie wykonywany jest dany program. Tak jak wspomniałam, MapReduce to też model programowania, model oparty na funkcyjnym języku programowania, który opiera się tak naprawdę na dwóch prymitywach. Po pierwsze mamy funkcję map. Funkcja map na wejście otrzymuje parę klucz wartość, na wejście otrzymuje właśnie listę par klucz wartość, czyli to jest takie rozszerzenie tego, co znamy z języków funkcyjnych. Nie jest to transformacja 1:1, aczkolwiek może taka być. Funkcja map może działać jako filtr, czyli na wejściu mamy taką parę klucz wartość, na wyjściu nie mamy nic. Tutaj przykładem z początku wykładów może być sytuacja, kiedy na wejściu mamy jakąś linijkę logów, przy czym ona nie zawiera żadnego zapytania wpisanego przez użytkownika, więc z tego po prostu ją ignorujemy. Funkcja map też może generować całą listę wartości. Takim częstym przykładem w przypadku jakiegoś wprowadzenia do MapReduce jest word count, czyli taki problem, w którym chcemy stworzyć statystykę wyrazów występujących w tekście. Czyli na wejściu byśmy otrzymywali na przykład linijkę tekstu, zdanie albo jakiś paragraf i na wyjściu generowalibyśmy taki zbiór par, gdzie kluczem będzie słowo występujące w tym tekście, a wartością będzie częstotliwość. Dalej mamy funkcję shuffle. Funkcja shuffle jest taka trochę zaniedbana, nawet nie trafiła do nazwy i mało tego, zazwyczaj jej nawet nie implementujemy. Jej zadaniem jest wyznaczenie hasza klucza, a następnie dystrybucja danych do kolejnej funkcji reduce, przy czym dystrybucji, która zapewnia posortowanie po kluczu. Czyli dzięki temu możemy łatwo wykonywać operacje typu group by na jakichś zakresach wartości. Możemy też łatwo
możemy łatwo znaleźć daną, bo, ponieważ możemy w sposób, stosując sortowanie binarne, możemy wyznaczyć, gdzie ona się znajduje. Tak jak powiedziałam, funkcja shuffle zazwyczaj będzie funkcją, której w ogóle nie będziemy chcieli implementować. Natomiast są sytuacje, kiedy możemy się o to pokusić. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że przetwarzamy danych różnych klientów i kluczem będzie identyfikator klienta. Mamy dużych klientów z dużą ilością danych i mamy małych klientów z małą ilością danych. Wówczas taki po prostu hash klucza, hash identyfikatora nie prowadziłby do równego obciążenia węzłów w fazie reduce. Wówczas chcielibyśmy jednak tą funkcję jakoś reimplementować, aczkolwiek częściej chcielibyśmy, żeby po prostu rezultat w funkcji map zapewniał nam to równą dystrybucję według klucza. No i na końcu faza reduce, czyli na wejściu para klucz i zbiór wartości, i na wejściu lista wartości. Czyli znowu, tak jak w przypadku funkcji map, takie uogólnienie. W językach programowania na wyjściu mielibyśmy raczej pojedynczą wartość. Tutaj może to działać jako filtr, może generować pojedynczą wartość lub cały zbiór wartości. To jest slajd, który ma dość dużą ilość tekstu, ale to nie znaczy, że należy go czytać. On ma dać tylko jeden pogląd. Otóż mamy dwie funkcje, tak, map i reduce. I może się nam wydaje, że to jest mało, że większość problemów potrzebuje jednak trochę większej siły wyrazu, żeby zostać rozwiązane przy użyciu tego frameworka. Okazuje się, że nie. I to jest to, co ten slajd pokazuje. Znaczy, możemy zaimplementować całą algebrę relacji, korzystając tylko z tych dwóch funkcji. Jeżeli mówimy o algebrze relacji, to mówimy tak naprawdę o języku SQL. Czyli cały SQL można zaimplementować, używając tylko tych dwóch funkcji. No tak, ale map reduce w swojej oryginalnej implementacji to C++, czyli raczej język, o którym chcielibyśmy zapomnieć. W Javie na pewno będzie nam się przyjemniej dopisało i rzeczywiście mamy odpowiedź na to znaczy Flume, czy też Flume Java. To jest z jednej strony biblioteka, która służy do modelowania przepływów danych, i z drugiej strony to jest API, które zapewnia nam różne kolekcje i wysokopoziomowe funkcje, które pozwalają łatwo operować na danych. Więc teraz będzie trochę o Flume. Czyli tak, jak powiedziałam, po pierwsze jest to API, czyli mamy równoległe kolekcje, mamy pcollection, p od parallel, która to kolekcja jest niemodyfikowalna, nieposortowana i wartości są dowolnego typu. Analogicznie mam ptable, która tym się różni, że to jest zbiór par, klucz, wartość. To są kolekcje, o których należy myśleć jako o takich logicznych reprezentacjach kolekcji, których dane są dystrybuowane pomiędzy wiele maszyn. My nigdy nie będziemy chcieli iterować po tych kolekcjach. My po prostu traktujemy to jako pewien agregat, na którym będziemy chcieli wywoływać jakieś funkcje, to znaczy na wartościach w tych kolekcjach zawartych. Z drugiej strony mamy równoległe operacje. Taką podstawową jest parallel do, czyli jednym słowem funkcja map tak naprawdę, która pobiera jakąś wartość na wejściu i emituje jakąś wartość na wyjściu. Mamy funkcje typu group by key albo combine values, które pozwalają skojarzyć wszystkie wartości skojarzone z pojedynczym kluczem, jakoś je przetworzyć. Mamy funkcję flatten. Funkcja, która jest dość prosta, ona po prostu łączy kolekcje tego samego typu w jedną kolekcję, natomiast jest często używana i naprawdę jest jedną z tych podstawowych funkcji, która jest używana w konstrukcji tego rodzaju algorytmów. To znaczy, możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy dane, te same dane gdzieś w bazie danych i gdzieś w systemie plików, to znaczy ich format się różni, ale mamy te same dane, więc pierwszym etapem, który będziemy wykonywać w przypadku takiego programu, jest sprowadzenie ich do wspólnego formatu i później połączenie w jedną kolekcję funkcją flatten. I dalej możemy już operować na tylko jednej kolekcji wartości. No i mamy też całą gamę funkcji typu join, które pozwalają nam łączyć wartości skojarzone z tym samym kluczem. Flume to też biblioteka.
I to biblioteka, która konstruuje gra w wykonania przez tak zwane odroczone wykonanie. Jeżeli wiecie, jak wykonywane są polecenia SQL, to będzie dobra analogia. To znaczy, jeżeli wpisujemy jakieś zapytanie SQL do silnika bazy danych, to pierwsze, co robi silnik baz danych, to konstruuje graf wykonania na podstawie tego, jak te dane są ułożone, na podstawie dynamicznie zbieranych statystyk. I w ten sposób możemy w sposób optymalny konstruować ten końcowy rezultat. Analogicznie tutaj, to znaczy na przykład ciąg następujących po sobie funkcji map będzie scalony w jedną funkcję map i wykonany na jednej maszynie, co będzie dość sporą optymalizacją. To też oznacza, że powinniśmy myśleć w kategorii modelu obliczeń, a nie modelu wykonania. Możemy ekstrahować swoje funkcje map do takich części, które mają jakieś spójne, które są spójne, dobrze określone. Nie musimy pisać jednej wielkiej funkcji map, która jest w zasadzie implementacją całego algorytmu. Poza optymalizacjami zapytania, Flum zapewnia też całe wykonanie. Na przykład dba o to, żeby usunąć tymczasowe rezultaty, które są generowane przez nasz algorytm. Odpowiada za zrównoleglenie zadań, za dystrybucję danych. Zapewnia też bardzo przyjemne narzędzia monitoringu. No i obsługuje wszelkie błędy. Tutaj jest taki przykład tego, jak takie optymalizacje wyglądają. Najczęstsze optymalizacje to właśnie multi-mapper, multi-reducer albo multi-output, gdzie multi oznacza po prostu połączenie sekwencji operacji map, reduce czy pisania do wyjścia w jedną pojedynczą operację, co oznacza tutaj, że będą te operacje wykonywane na jednej maszynie. No i też eliminuje na przykład różne nieużywane kolekcje w ten sposób. No, wreszcie trochę kodu. To jest kompletny program, który będzie rozwiązywał nasz problem postawiony na początku. Znaczy będzie znajdował te najpopularniejsze zapytania, które są wpisywane przez użytkowników, które gdzieś tam siedzą w logach naszej aplikacji. Czyli zaczynamy wołając funkcję init na Flum Java, czyli inicjalizujemy całe środowisko. Następnie wczytujemy plik tekstowy. Tak naprawdę będziemy wczytywać całą gamę plików tekstowych, więc podamy na wejście jakiś file pattern. Oczywiście nie musi to być koniecznie plik tekstowy, może to być baza danych, a może jakiś katalog z plikami SSTable. No to już wszystko zależy od naszej fantazji. Dalej co robimy? Mapujemy każdą jednostkę danych, czyli tutaj linijkę z logów, wyodrębniając zapytanie użytkowników. Następnie zliczamy, wybieramy 1000 tych najczęściej wpisywanych, wreszcie formatujemy i zapisujemy do pliku wyjściowego. Jeszcze w momencie postawienia średnika nic się tak naprawdę nie dzieje, dopiero zawołanie Flum Java Run powoduje wykonanie tego naszego algorytmu. Jako przykład jeszcze podamy implementację funkcji, która ekstrahuje takie wyrazy. Mamy tu całe grono nawiasów wszelkiego rodzaju. Java trochę straszy, więc musimy rozszerzyć tabelę, której argumentami będzie para dwóch napisów i na wyjściu będziemy także generować napis. Przeciążamy funkcję process, w funkcji process klucz będzie tożsamościowy, więc nie będziemy się nim interesować, więc z wartości wejściowej pobierzemy tylko tą linijkę logów, następnie dopasujemy do wzorca. No, jeżeli dopasowanie się udało, to stwierdzimy, że z częstotliwością 1 takie zapytanie zostało wpisane do naszych logów. I teraz jak to będzie wyglądało już na naszym środowisku? Czyli najpierw czytujemy dane, czyli mamy każda kolejna linijka z tych plików tekstowych będzie biegła do funkcji map. W każdej funkcji map będziemy, które są wykonywane równolegle, będziemy ekstrahować wyrazy. I do kolejnej fazy shuffle, będą już biegły takie pary, na przykład konfitura wpisana z częstotliwością 1, jeżeli znajdziemy odpowiedni wpis w logach.
Następnie będziemy, funkcja shuffle będzie po prostu dystrybuowała dane, sortowała. Będziemy zliczać wszystkie częstotliwości wystąpienia i wybierzemy te 1000 najbardziej popularnych. No tutaj kolejnym etapem znowu będzie na przykład funkcja map, po czemu właściwie nie. Formatujemy linijki kodu i zapisujemy do jakiegoś tam pliku wyjściowego. Więc teraz czas na kilka słów podsumowania. Znaczy, po pierwsze, MapReduce służy do problemów z dużą ilością danych. Jak sobie pomyślimy o tym problemie, który został przedstawiony, to nie jest to problem trudny. To jest problem, który tak naprawdę przy małej skali, niewielkiej ilości plików moglibyśmy rozwiązać przy pomocą trzech komend Unixowych. Tak naprawdę dopiero skala problemów czyni go trudnym. Fakt, że musimy go rozwiązywać w środowisku rozproszonym, w którym wiele rzeczy może pójść nie tak, sprawia, że to są problemy trudne. Więc mając taki framework, który rozwiązuje wszystkie problemy ze środowiskiem i pozwala nam pisać jakby tak z dużą abstrakcją przepływy danych, jest naprawdę tym, czego będziemy oczekiwali. Przy czym są pewne ograniczenia. MapReduce na przykład służy do rozwiązywania problemów z równoległością danych. To znaczy takich problemów, które możemy w poszczególnej fazie wyodrębnić zadania, które są możliwie niezależne. Nie możemy mieć żadnych założeń co do kolejności wykonywania zadań. Nie możemy też mieć żadnych zmiennych globalnych. Nie możemy mieć jakiegoś globalnego stanu, do którego będziemy się odnosili. Te wszystkie zadania są wykonywane na innych maszynach, w innych środowiskach i możemy tylko mówić o jakiejś kolejności kolejnych faz, natomiast nie o przetwarzaniu pojedynczych elementów. Wreszcie MapReduce służy do rozwiązywania problemów sadowych, czyli takich problemów, których nie będziemy oczekiwać rozwiązania od razu po wpisaniu zapytania. To są problemy, które rozwiązują się przynajmniej minuty, a najczęściej godziny na dziesiątkach czy setkach maszyn. Jest cały narzut związany z inicjalizacją środowiska, także przetwarzanie tak, ale nie przetwarzanie, którym będziemy chcieli oczekiwać rezultatów natychmiast. I teraz, jeżeli chcielibyśmy jakoś pobawić się MapReduce, to tak naprawdę mamy trzy podstawowe, jakby są trzy odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, po pierwsze mamy Google App Engine. Google App Engine wspiera całą gamę języków, w tym język Python. I jest API w Pythonie napisane nad MapReduce, czyli możemy tam uruchamiać takie zadania. Po drugie mamy implementację Apache Hadoop, która bazuje na white paper do MapReduce. I mamy jeszcze Apache Crunch, który jest odpowiednikiem Flume Java, czyli jest taką biblioteką, którą instalujemy nad Hadoopem i która pozwala w sposób niemal identyczny, jak przedstawione w white paper do Fluma, implementować takie przepływy danych. Dla miłośników skali jest też wrapper z Crunch. No i ostatnią możliwością jest fakt, że Google rekrutuje, także jeżeli chcecie pisać przepływy danych, to macie, dostając się do Google'a, macie pewność, każdy Googler ma przynajmniej jeden jakiś job gdzieś tam, który śmiga po centrach danych i przetwarza naprawdę ogromne ilości danych. I tak doszliśmy do końca, także jeżeli macie jakieś pytania, to jest czas. Proszę. Właśnie funkcja shuffle jest taką funkcją dość kontrowersyjną. Znaczy ona oczywiście ma dystrybuować dane, ale jest pytanie, czy te dane na przykład muszą być posortowane. Nie we wszystkich implementacjach to sortowanie jest wykonywane. Też to jest raczej coś, co trafia do wersji 2.0, a nie 1.0 frameworków. Natomiast samo jej istnienie jest o tyle istotne, że ono zapewnia jakby zrównoważenie obciążenia maszyn w fazie reduce. Czyli jeżeli na przykład klucze będą bardzo nierówno dystrybuowane, właśnie myślę, że przykład z klientem jest dość dobry. Jeżeli mamy dużo danych skojarzonych z jednym kluczem, to one wszystkie trafią do na przykład jednej maszyny. Mamy mało danych skojarzonych z innym kluczem, no i one trafią na inną maszynę, która szybko skończy i będziemy długo czekać, aż ta pierwsza wreszcie wykona swoje zadanie.
Także to jest sytuacja dość niepożądana. Natomiast bardzo często w problemach MapReduce nie będziemy operować na parach klucz-wartość, tylko na samych wartościach. Nie będziemy się przejmować kluczem. Wtedy jakby to jest najbardziej komfortowa sytuacja. Jesteśmy zwolnieni z myślenia o tym, jak powinien wyglądać klucz i po prostu dajemy znak frameworkowy, wołając funkcję values, interesują nas tylko wartości i on już wiedząc, że klucz nie jest istotny, zadba o równe obciążenie maszyn fuzzy reduce. Podawałaś na początku całą listę sytuacji, które mogą zaburzyć te nasze obliczenia, typu, że będzie jakiś problem z siecią, z pamięcią, z dyskiem, z komputerem. Właściwie jak to się dzieje, że te problemy są obsłużone? Czy to my musimy się o to martwić jako programiści, czy ten framework nam to załatwia? Tak, framework zapewnia całkowitą abstrakcję, to znaczy zadba o w zasadzie wszystkie błędy, które wymieniłam. Na przykład, jeżeli jakaś maszyna ulegnie awarii, to wykona kopię tego zadania na innej maszynie. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z błędami oprogramowania, na przykład właśnie mamy jakiś rekord, który powoduje błąd obliczeń. Następnie powtarzamy, znowu chcemy przetwarzać ten rekord, powiedzmy, że znowu mamy błąd obliczeń, czyli mamy do czynienia z jakimś błędem trwałym. Wówczas po pewnym czasie, kilku powtórzeniach, framework po prostu pominie przetwarzanie tych danych i tylko na końcu otrzymamy statystyki wykonania programu i tam będzie mi napisane, że na przykład wystąpił taki błąd tyle razy, natomiast nie powoduje on jakby przerwania pracy całego algorytmu. Analogicznie na przykład ten framework jest zaimplementowany przy użyciu master-slave, to znaczy mam mastera, który kontroluje wykonanie całego algorytmu. Jeżeli coś się stanie z masterem, mamy failover, mamy odtwarzanie z zapisanych punktów, także jakby wszystkie błędy związane ze środowiskiem są obsłużone. Zazwyczaj jeżeli mam jakiś problem z wykonaniem, to bardziej to zależy od konfiguracji, natomiast nie od działania frameworku. W specyfikacji Java i 7 pojawiło się właśnie propozycja umieszczenia abstrakcji oferowanej przez Pink Badge, prawda? I teraz moje pytanie jest następujące. Chodzi mi o to, jak właśnie ten model istniejących frameworków MapReduce dostępnych dla Java można porównać w zastosowaniach Spring Batcha? Czy jest to bardziej po prostu specyficzny przypadek? Na ile te zastosowania mogłyby być wspólne? Czy po prostu w jaki sposób się to zazębia? Tak jak powiedziałam, to z jednej strony jest framework, który jest zintegrowany z całym środowiskiem, ale z drugiej strony to jest też API. Czyli domyślam się, że nie wiem na ile one są podobne, ale pewnie są jakoś sprowadzane i być może można pod takie już ustandaryzowane API będzie podpiąć to, co mamy we Flume Java czy w czystym MapReduce. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie, bo tak rozumiem, że MapReduce uruchamiany jest na każdym serwerze osobno, tak? A gdzie jest ta faza agregacji tych danych? Rozumiem, że na każdym z tych serwerów jest uruchamiana MapReduce, dostajemy odpowiedź, a gdzie to potem wszystko agregowane do już ostatecznej odpowiedzi? Tak naprawdę na poszczególnych maszynach uruchamiamy określone funkcje, na przykład map, na przykład reduce. Wiadomo, że reduce będzie tym etapem, kiedy będziemy chcieli zsynchronizować wszystkie funkcje map i sprowadzić jakby rezultaty do jakiegoś jednego miejsca, do w cudzysłowie jednej maszyny, a tak naprawdę jednej warstwy maszyn. Także z maszyną trzeba jakby na maszynie jest wykonywana jakaś część poszczególnej fazy, którą implementujemy w naszym algorytmie. Mam pytanie co do takiego permanentnego wykorzystywania MapReduce'u versus taka tradycyjna baza danych SQL-owa. Zresztą często przedstawia się to jako konkurencję. Nie wiem na ile to jest prawda, że mamy rozwiązania MapReduce i NoSQL-a powiedzmy i mamy takiego typowego SQL-a, tak? Typową bazę SQL-ową. I tutaj nie wiem na ile tutaj możesz się podzielić tutaj doświadczeniem Google'owym. Czy to jest tak, że każdy problem praktycznie stara się rozwiązywać takim właśnie MapReduce'em i tak powiedzmy MapReduce'em, czy też są problemy, bo inaczej nie każdy problem jest taki mega skalowalny, nie każdy problem to są potężne ilości danych, jest wiele problemów i z takimi problemami, przynajmniej ja się najczęściej spotykam, to są problemy średnio trudne powiedzmy, no nie? Takie, gdzie spokojnie jedna baza danych na jednej maszynie sobie radzi. Robienie raportów czy robienie agregatów na takiej bazie danych jest po prostu
znacznie według mnie prostsze, bo piszesz po prostu jednego selecta, bardzo tanio zazwyczaj ma lepsze lub gorsze mechanizmy planu zapytań i ona sobie z tym radzi. Więc nie każdy problem jest MapReduce'em moim zdaniem. Pytanie jest takie, czy tylko ja tak uważam, że rzeczywiście część problemów jest na MapReduce'a, a część nie, czy wszędzie permanentnie używamy MapReduce'a, bo twoim zdaniem MapReduce jest doskonały. MapReduce oczywiście nie jest doskonały, jest cała klasa problemów, których dość trudno implementuje się w kategoriach MapReduce. To znaczy mamy na przykład problemy grafowe są dobrym przykładem, gdzie często mamy jakiś globalny stan. Na przykład problemy grafowe przy użyciu MapReduce to zazwyczaj problemy rozwiązane w sposób iteracyjny, czyli mało optymalny, w którym będziemy powtarzać jakieś ścieżki wykonania. Także tak, problem trzeba dopasować do modelu, natomiast porównanie z językami SQL, no po pierwsze skala, po drugie ja mam takie wrażenie, że SQL to będzie koncentrował się na danych, podczas gdy MapReduce będzie się koncentrował na obliczeniach. Poza tym MapReduce może jest bardziej ogólny. Możemy mieć różne źródła danych, możemy mieć system plików, możemy mieć bazę danych albo SQL-ową, albo NoSQL-ową. Także tak jakby potencjał MapReduce jest większy. Natomiast zgadzam się, że przy pewnej skali, przy pewnym klasie problemów SQL jest zupełnie wystarczający i pewnie wtedy SQL będzie prawidłową odpowiedzią na to, jak sobie radzić z przetwarzaniem danych. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo w każdej publikacji wprowadzającej do MapReduce pojawia się ten przykład zliczania ilości słówek. Czy możesz podać przykład jakichś alternatywnych problemów, które mają bardzo prosty kontekst biznesowy albo nie mają go w ogóle, a idealnie się nadają do wykorzystania MapReduce, do poćwiczenia? Problemów no jest naprawdę dużo, takie może z życia wzięte. Przed moim projekcie, który jest Google Offers, wysyłamy codziennie e-mail do użytkownika, który zawiera jakieś proponowane oferty, które mówimy mu tutaj niedaleko w restaurację obok ciebie. Mamy zniżkę 20%. No i ileś tam milionów użytkowników dostaje takiego maila i wysyłamy je właśnie przy użyciu MapReduce. Znaczy bierzemy poszczególnych użytkowników, odpowiednio targetujemy oferty i wysyłamy. I to jest właśnie taki typowy przykład przetwarzania wsadowego, który możemy realizować przy użyciu MapReduce. Innym przykładem byłoby na przykład jakaś normalizacja danych. Na przykład często mamy w naszych projektach znaczy oddzielny taki stack do na przykład pisania i do czytania jakichś danych. Więc będziemy chcieli mieć jakieś joby, które co jakiś czas będą kopiowały te dane, dokonywały odpowiedniej transformacji. To jest też dobry przykład, kiedy taki MapReduce może być zaaplikowany. Jeszcze inny przykład. Na przykład mam jakąś bazę danych NoSQL, dodajemy nowe pole i chcielibyśmy je jakoś uzupełnić wstecz. Mamy tam wiele danych, więc znowu MapReduce będzie takim bardzo prostą odpowiedzią, jak wypełnić takie nowo dodane pole jakimiś domyślnymi wartościami. Czyli tak naprawdę wszelkie takie problemy, które operują na dużych ilościach danych, na danych często zgromadzonych w bazach danych, na których korzystamy na bieżąco. Natomiast, tak jak powiedziałeś, na przykład WordCan jest często takim dość prostym przykładem, który obrazuje, jak działa MapReduce. Innym przykładem na przykład może być po prostu grep. To jest, ja myślę, doskonały przykład, bo pokazuje, że możemy równolegle, niezależnie przetwarzać jakieś części danych i wynajdywać określone wartości. Wspomniałaś o tym, że jest narzut środowiska tego MapReduce, więc chciałem się zapytać, przy jakiej skali problemów tak naprawdę opłaca się tym zajmować? Czy to nie jest tak, że mamy coś szybko działającego na jednej maszynie, sami zaimplementowaliśmy, jest chwilą, gdy przepiszemy to na ten framework, to musimy mieć nagle 10 razy więcej maszyn, tak? Czy to nie jest ten sposób? No to jest takie pytanie, kiedy mówimy o tym, że mamy do czynienia z przetwarzaniem dużych ilości danych. I to może być różna odpowiedź dla jakby różnych produktów. Zazwyczaj przyjmuje się, że od kilkudziesięciu gigabajtów, które muszą być przetwarzane, mamy do czynienia z takim dużym problemem, do którego chcielibyśmy zaprzęgnąć cały klaster maszyn. Czyli powiedzmy dziesiątki gigabajtów
przetwarzane na przykład codziennie, to już jest dobre pole do popisu dla MapReduce. Znaczy, myślę, że na początku wystarczy sam klaster, a samo pisanie też programów na MapReduce nie oznacza, że musimy naprawdę dużo napisać, bo abstrakcja, którą zapewnia framework, którą mamy zaimplementowaną przy na przykład Hadoopie, jest na tyle duża, że taki narzut nie jest duży, a maszyny są dość optymalnie wykorzystywane. Ja mam takie pytanie odnośnie dystrybucji danych. Tutaj mówiłeś o tym, że to jest w architekturze master slave zrobione, więc jak wygląda dystrybucja tych danych początkowych na te slave'y? Czy to jest zrobione tak, że to po prostu master dystrybuuje to na wszystko, czy jak to mniej więcej wygląda? MapReduce jest oparty na GFS, czyli tak naprawdę ten master, o którym ja mówiłam, to jest taki master bardzo lekki, który tylko powie, wczytaj sobie stamtąd i to będzie tyle. Czyli jakby dane są, mamy jakieś jedno źródło, natomiast framework już zadba o to, żeby na przykład w jednym momencie 20 procesów nie chciało czytać pojedynczego plików. Często też te dane są też rozproszone. Wobec tego na przykład master zadba o to, żeby ta maszyna, która będzie czytała te dane, była fizycznie dość blisko. Tak naprawdę to jakby synchronizacja danych no, jest naprawdę na dobrym poziomie, bo to jest coś, co możemy łatwo optymalizować, mając GFS w klastrze. Ostatnie pytanie. A może to było ostatnie pytanie? Także dziękuję za uwagę.